Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj wracamy do kwestii TV Boxów, Android Boxów. W ostatnim czasie jeden z najpopularniejszych boxów, czyli Xiaomi Mi Box, dostał nieoczekiwany upgrade do Androida 12 w najstarszej wersji z Androida 9 i to był początek kłopotu, początek problemów. Ludzie narzekają na niedziałające dyski, niedziałające Wi-Fi, zacinające się odtwarzanie filmów, problemy z audio, z dźwiękiem. Kłopotów jest masa. Xiaomi rzekomo ma wydać nowy update, który poprawi te błędy, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedy i czy w ogóle taki update finalnie wyjdzie. Więc jeżeli Xiaomi Was porządnie wkurzyło, zdenerwowało i macie ich dosyć, to dzisiaj pokażę Wam alternatywę praktycznie pod każdym względem lepszą od pierwowzoru, czyli nawet od najnowszej wersji Xiaomi Mi Box drugiej generacji. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Zapraszam Was na szybki przegląd Skywarda, czy w zasadzie Stronga Leap S3. Przejdźmy do materiału wideo. Jeżeli chodzi o porty, to jest lepiej niż w pierwowzorze, bo Xiaomi nie ma portu LAN. Tutaj mamy HDMI nawet 2.1. Mamy gniazdo zasilania, czyli tutaj pobierać będzie ten box do 7 W, czyli naprawdę niewiele. Mamy oczywiście SPDIF-a. Mamy również to, czego nie ma Xiaomi, a mianowicie, słuchajcie, port USB, co prawda tylko 2.0, ale jest. Tak samo jak Ethernet, co prawda tylko 100 megabitowy, ale jest. Więc jest to zdecydowanie poprawione, jeżeli chodzi o porty, alternatywa dla Mi Boxa. Jeżeli chodzi o wydajność, jest co najmniej tak samo dobrze. Też mamy, tak jak powiedziałem, Mali G31, tutaj będziecie mieli parametry na ekranie. Wszystko chodzi sprawnie, żwawo. Jeżeli chodzi o system operacyjny, to mamy Google TV. Więc również jest dobrze, czysty system, który gwarantuje dostęp do tysięcy aplikacji. Zanim przejdziemy jeszcze do menu, pudełko jest niewielkie, w zestawie otrzymujemy wszystko, co jest niezbędne. Mamy też pilota bardzo podobnego do tego, który otrzymujemy z Mi Boxem. Mamy 4 klawisze do głównych usług streamingowych, YouTube, Prime Video, Disney i Netflix. Mamy też klawisze funkcyjne, mamy oczywiście asystenta Google'a i częściowe sterowanie telewizorami poprzez HDMI CEC. Co otrzymujemy w zestawie, oprócz tych elementów, to co na plus, to słuchajcie, oczywiście kabel HDMI, brawo producent, dostajemy go w zestawie, z Xiaomi chyba też był. Zasilacz, tak jak powiedziałem, pobór mocy w praktyce około 7 W, no tutaj jest 1 A i 12 V, ale to jest z rezerwą. Mamy też oczywiście tradycyjnie adres do supportu, Stronga, brawo producent. I producent nie zapomniał nawet o takich drobiazgach jak, słuchajcie, baterie, aby mnie móc włożyć do pilota. Natomiast te baterie niekoniecznie będą Wam potrzebne, ponieważ równie dobrze możemy włożyć tutaj paluszki. One też będą bez problemu działać. Już na wstępie otrzymujemy wszystko, co będzie nam niezbędne do uruchomienia systemu i rozpoczęcia zabawy ze sprzętem. Jeżeli porównamy parametry, to jest co najmniej tak samo dobrze jak w urządzeniu od Xiaomi w boxie, a w kilku aspektach jest zdecydowanie nawet lepiej. Mamy dodatkowy port USB, mamy port Ethernet i mamy czystego Androida, który działa i który nie psuje nam działania samego boxa. Model Leap S3 wspiera oczywiście Dolby i Vision Atmos. Mamy też wsparcie dla HEVC Advance, Android TV, Google TV i niski pobór mocy. O stanie pracy urządzenia informuje nas mała zielona dioda. Uruchomienie boxa Strong Leap S3. Mamy animację startową. Za chwilę powinien pojawić się prostokącik Google TV.
System startuje. Chwilę to trwa, ponieważ mamy tutaj do czynienia z energooszczędną jednostką SOC, System on a Chip. Cały box pobiera jedynie 7 W, co jest wartością naprawdę niewielką, niewiele większą niż zwykłe tunery telewizyjne, dongle, TV, DVB-T. I już widzimy ekran startowy Google TV, oczywiście z propozycjami z aplikacji, które mamy zainstalowane. Ja mam tutaj YouTube'a, Prime Video, TVN Playera, Canal Plusa, Netflixa, HBO Max, Disneya, Polsat Box Go, Apple TV, TVP Sport, Kodi, Viaplaya. Tutaj możemy też wszystkie aplikacje zobaczyć. Mam też zainstalowanego Dazna, Plexa, Radio FM, Spotify, VLC, Pilota, TVP VOD. Tych aplikacji oczywiście można zainstalować zdecydowanie więcej. Te tutaj, które są dostępne na w tej chwili widoczne, są dostępne w sklepie Google w Europie. Jeżeli chodzi o pamięć, to 16 GB daje duże możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację. Po uruchomieniu sprzęt, jeżeli chodzi o pamięć, mamy 9,6 GB dostępnej dla użytkownika. Ja po zainstalowaniu tych wszystkich aplikacji mam w tej chwili wolnych prawie 7 GB, więc całkiem sporo. Jaki jest Android czy Google TV? Chyba każdy wie. To jest czysty system, więc także jeżeli zdenerwowało Was Xiaomi ostatnim update'em i szukacie, rozglądacie się za jakąś alternatywą, to myślę, że warto rozważyć Stronga Leap S3. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału dla tych, którzy do tej pory jeszcze tego nie zrobili. Na koniec jeszcze Wam tutaj podrzucę kilka innych ciekawych filmów o Android TV Boxach. Hej, hej, do kolejnego materiału.